października 1944 roku w Ulm pod Stuttgartem odbył się pogrzeb feldmarszałka Erwina Rommla. Hitler uczynił z tej ceremonii uroczystość państwową. Śmierć Rommla została zainscenizowana dla celów propagandowych. Prawda była taka, że to Hitler kazał zamordować Rommla. Za zdradę stanu. Erwin Rommel przeszedł długą drogę od ulubionego generała do wroga Hitlera. Mit Erwina Rommla. Spiskowiec. Scenariusz i realizacja. Do czasu bitwy pod Al-Alamein latem 1942 roku Rommel wydawał się niezwyciężony. Potem pojawił się generał Montgomery, nowy przeciwnik Rommla. 4 listopada 1942 roku pod Al-Alamein Montgomery pokonał Lisa Pustyni. 4 dni później wojska amerykańskie przeprowadziły desant we francuskiej części Afryki Północnej. Teraz Amerykanie byli na zachód od wojsk niemieckich, a armia Montgomery'ego zbliżała się do nich od wschodu. 12 listopada Anglicy odbili Tobruk. Afrika Korps stanął w obliczu całkowitej klęski. Nasz odwrót przypominał orszak pogrzebowy. Całkowicie straciliśmy wolę walki. Kiedy mijaliśmy Tobruk, miałem łzy w oczach. Na myśl o tym, ile krwi przelaliśmy w tym miejscu. Byliśmy pokonani i tak właśnie się czuliśmy. Rommel wiedział, że przegrał wojnę w Afryce. Poprosił Hitlera o zgodę na ewakuację wojsk. Dyktator kategorycznie odmówił. Po porażce pod Al-Alamein Rommel popadł w niełaskę. Jednak nadal winił innych za upór Führera. Wymieniał kilka osób, które w jego odczuciu celowo wprowadzały Hitlera w błąd. Himmlera, Göringa, Keitla. Na przykład mówiły mu, że zaopatrzenie jest w drodze, a on wiedział, że to nieprawda. W czasie ostatnich wizyt u Hitlera coraz częściej działy się takie rzeczy. Odnosiłem wrażenie, że na najwyższym szczeblu panuje kompletny chaos. Die Lage ist da oben eigentlich restlos verfahren. Co się stanie, jeśli stracimy północną Afrykę? Jaki będzie koniec wojny? Chciałbym móc nie myśleć o tych strasznych rzeczach. Odwrót trwał 50 dni. Rommel wycofał swoje oddziały aż do Tunezji, ponad 1800 km od Al-Alamein. Po drodze nie było niemal żadnych ofiar. Lis pustyni raz jeszcze dowiódł swojego geniuszu. Nie wierzył już w ostateczne zwycięstwo Hitlera. Nawet oswoił się z myślą, że zostanie jeńcem Anglików. Będę wdzięczny, jeśli przyślesz mi przez kuriera słownik angielsko-niemiecki. Na pewno mi się przyda. Pod koniec wojny nie był już taki otwarty jak dawniej. W obecności innych osób zamykał się w sobie. Nie zachowywał się już tak porywczo. Dawniej siła jego charakteru rozbudzała w ludziach entuzjazm.
Może nie była to euforia, ale z pewnością pociągał nas za sobą. Hitler postanowił zastąpić feldmarszałka. Tunezji miał bronić generał Hans-Jürgen von Arnim. Na początku marca Rommel został ostatecznie odwołany. Oficjalnym powodem był zły stan zdrowia. Propaganda państwowa nadal potrzebowała mitu Rommla. Jego kierowca, Helmut von Leipzig, odwiózł go na lotnisko. Do tego momentu, w czasie całego pobytu w Afryce, Rommel był moim mistrzem. A teraz patrzyłem, jak zastępuje go von Arnim, który przejął dowodzenie. Oczywiście dla Rommla to też było okropne. Specjalnie poprosił, bym go odwiózł na lotnisko. To mi w pewnym sensie schlebiało, a również bolało. Marca 1943 roku na tunezyjskim lotnisku w Safakis Rommel pożegnał się z Afryką. Tutaj jest już wiosna, pąki na drzewach, zielone łąki i słońce. Świat mógłby być taki piękny dla każdego. Są nieograniczone możliwości, by ludzie byli zadowoleni i szczęśliwi. Rommel wcale nie był szczęśliwy, że wyjeżdża. Widać to było na jego twarzy. Odlatywał z przeświadczeniem, że losy wojny w Afryce są już przesądzone. Chyba w ogóle już nie wierzył w zwycięstwo. Rommel wrócił do Wiener Neustadt. Miał mieszkać w swojej dawnej rezydencji dowódcy jako osoba cywilna. Nikt w Niemczech nie mógł wiedzieć, że opuścił Afrykę. Złożył mu wizytę jeden z żołnierzy sztabu. Na początku mówił do mnie Munziger, bo nie zapamiętał prawidłowo mojego nazwiska. I już do końca zostałem Munzingerem. Powiedział, chciałbym, żebyś zrozumiał moją sytuację. W tej chwili wiem tylko tyle, co przeczytam w gazetach i usłyszę w radio. Propaganda państwowa nadal posługiwała się mitem Rommla. Przyszła poczta. Przyszła poczta z Afryki. Ochotnicy z Hitlerjugend zebrali dary od przyjaciół i z pobliskich sklepów. W tym 5000 papierosów dla feldmarszałka Rommla walczącego w Afryce. Teraz otrzymali odpowiedź. Rommel przysłał im podziękowania. Zdobyczny mundur angielski, list i fotografie. Potem powiedział mi, że nadal dostaje listy od rodziców i matek, które myślą, że wciąż jest w Afryce. I piszą, że nie boją się o swoich synów, dopóki jest z nimi feldmarszałek. Te listy go przygnębiały. Maja 1943 roku armia niemiecka w Tunezji skapitulowała. 130 tysięcy Niemców i 180 tysięcy Włochów wzięto do niewoli. Sto tysięcy ludzi poległo w wojnie na pustyni. Równocześnie Rommel został wezwany do Hitlera, który chciał na wszelki wypadek mieć go pod ręką. Wyglądało na to, że Mussolini może zostać odsunięty od władzy.
Hitler chciał zapobiec rewolucji we Włoszech, wysyłając tam wojsko pod dowództwem Rommla. Chociaż Rommel już nie wierzył w ostateczne zwycięstwo, pozostawał lojalny wobec Führera. Często słyszałem, jak mówi bez szacunku o osobach będących u władzy. Nigdy nie padło z jego ust ani słowo pochwały pod adresem Führera bądź jego kwatery głównej. Często był zaszokowany i mówił, co oni wyprawiają. Zawsze przy tym używał liczby mnogiej. Nie odnosił się bezpośrednio do Hitlera. To byli zawsze ci na górze, albo Keitel, Jodl, albo ktoś inny. Nigdy nie mówił źle o samym Hitlerze. Mussolini został obalony 24 lipca 1943 roku. Władzę przejął marszałek Badoglio. Włochy były o krok od zerwania z Rzeszą. Hitler wyczuwał już zdradę. 7 tygodni później należące do osi Włochy złożyły broń. Niemieckie wojska weszły do Włoch. Rommel przejął dowodzenie w północnej części kraju. Niedawni sojusznicy stali się wrogami. Hitler rozkazał strzelać do włoskich żołnierzy, którzy będą się bronić. Doprowadziło to do wielu masakr w Grecji i w południowych Włoszech. Ale nie tam, gdzie dowodził Rommel. Dla mnie Rommel był przez cały czas żołnierzem, który najwyżej cenił sobie lojalność i odwagę. A przy tym przestrzegał prawa regulującego prowadzenie wojny. Z tego co wiem, nigdy nie tolerował działań, które by łamały prawo, w wyniku których mogłaby na przykład ucierpieć ludność cywilna. Dwa tygodnie po wejściu Niemców, żołnierze włoscy walczący jeszcze w północnych Włoszech przyłączyli się do partyzantów. 23 września Rommel wydał odezwę do żołnierzy niemieckich. Wszelki sentyment, jaki żołnierze niemieccy mogą odczuwać wobec oddziałów Badoglio noszących mundury naszych niedawnych towarzyszy broni, jest całkowicie nie na miejscu. Ci z nich, którzy walczą dziś przeciw żołnierzom niemieckim, stracili wszelkie prawo do łaskawego traktowania. Jednak mimo tej odezwy, na terenach dowodzonych przez Rommla nie było akcji odwetowych. Nawet byli partyzanci to przyznają. My, antyfaszyści, wspominamy Rommla jako człowieka, który budzi w nas mniejszy niesmak. Wiemy, że jest częścią historii nazizmu, a tym samym częścią historii Niemiec. Był żołnierzem, ale nieznane nam są akty brutalności z jego strony wobec włoskiego ruchu oporu. Po niespełna 2 miesiącach Rommla ponownie przeniesiono. Został inspektorem obrony na zachodzie, gdzie spodziewano się inwazji aliantów. Hitler nadal cenił sobie Rommla. Był mu przydatny do odstraszania wrogów. Rommel zaangażował się w nowe zadania z wielkim zapałem, jakby z nową nadzieją. Miałem wrażenie, że zabiera się do tego jak żołnierz, który dostał rozkaz. Ale czuło się też, że ma nadzieję, że jego metody będą skuteczne. Rommel myślał, że da się zapobiec inwazji aliantów.
Taką samą nadzieję miało wielu Niemców. Nawet dzisiaj wydaje mi się, że byłoby to możliwe, gdybyśmy mieli inne dowództwo. Nie na Zachodzie, ale w ogóle na tej wojnie. Bylibyśmy wtedy w stanie wytrwać do momentu, w którym alianci by się zdecydowali na rozmowy. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że taki scenariusz był możliwy. Rommel już dawno zarzucił myśl o ostatecznym zwycięstwie Niemiec. Miał tylko nadzieję na wynegocjowanie znośnych warunków pokoju. Jednak alianci żądali bezwarunkowej kapitulacji. Rommel wiedział, że pod rządami Hitlera nigdy nie będzie pokoju. Bodaj w końcu 1943 roku ojciec rozmawiał z Hitlerem o ostatecznym zwycięstwie. Powiedział, że to hasło przestało być przekonujące. Hitler odpowiedział: sam to wiem, nie jestem głupi, ale pamiętaj, że nigdy się nie zgodzę na bezwarunkową kapitulację. Rommel miał nadzieję, że Hitler się opamięta. Nadal nie chciał dostrzec prawdziwego charakteru dyktatora. Ojciec miał nadzieję, że kiedy Hitler zda sobie sprawę, iż przegrał, dojdzie do oczywistych wniosków i ustąpi, co otworzy drogę do lepszego dla nas traktatu pokojowego. W lutym 1944 roku Rommla, przebywającego na urlopie w Herlingen koło Ulm, odwiedził kolega z I wojny światowej. Karl Strelin był burmistrzem Stuttgartu i jednym z pierwszych członków NSDAP. Towarzysze, niech nas przepełnia gorąca miłość do Führera i narodu. Zimą 1941 roku, po pierwszych niepowodzeniach niemieckiej ofensywy w Rosji, Strelin zaczął wątpić w Hitlera. Niegdyś zagorzały nazista wstąpił do antyhitlerowskiego ruchu oporu. Teraz starał się do tego samego namówić Rommla, jednak bezskutecznie. W 1944 roku Strelin odwiedził mojego ojca. Też tam byłem, bo zawsze miałem specjalne wakacje, kiedy ojciec przyjeżdżał do domu. Strelin przy mnie powiedział, że jeśli nie usunie się Hitlera, wszystko będzie stracone. Ojciec odpowiedział tylko, że byłby wdzięczny, gdyby nie mówił takich rzeczy w obecności jego syna. Strelin powiedział Rommlowi również o eksterminacji Żydów w komorach gazowych. Rommel dowiedział się o tym po raz pierwszy. Admirał Friedrich Ruge, jeden z oficerów sztabowych, zanotował w dzienniku słowa Rommla. Sprawiedliwość, niezbywalny fundament państwa. Przełożeni tragicznie plugawi, rzeź, straszna wina. Pewnej nocy Niemcy schwytali na wybrzeżu Atlantyku zwiadowcę angielskiego. Następnego ranka przewiązano nam oczy, ręce skuto za plecami i wieziono nas kilka godzin samochodem. Szpieg został przewieziony do sztabu Rommla w La Roche-Guyon pod Paryżem. Na końcu biblioteki zobaczyłem Rommla siedzącego za biurkiem. Najpierw starał się być twardy i powiedział: więc jest pan jednym z tych gangsterów komandosów. Odpowiedziałem: nie rozumiem. Komandosi nie są gangsterami, ale najlepszymi żołnierzami na świecie. Tak się składa, że jestem jednym z nich. Roześmiał się, najwyraźniej szanował taką postawę. Powiedział: bardzo żałuję, że wy Anglicy i my Niemcy nie walczymy ramię w ramię z prawdziwym wrogiem, z Rosjanami. A ja na to: bardzo ciekawy pomysł, ale obawiam się, że zbyt wiele nas różni, byśmy mogli zrobić coś wspólnie. Zapytał: co na przykład? Odpowiedziałem: weźmy Żydów. Nigdy byśmy ich nie potraktowali tak jak wy. Na to Rommel: ale to jest kwestia polityczna. My jesteśmy żołnierzami, walczymy, a nie zajmujemy się polityką. Odpowiedziałem: otóż to. Dlatego właśnie nie moglibyśmy walczyć ramię w ramię.
17 maja 1944 roku w paryskim sztabie odbywała się narada. Nikt nie wiedział, że Karl Heinrich von Stulpnagel, dowodzący wojskami we Francji, należy do ruchu oporu. Jego niewielka grupa spiskowców ściśle współpracowała ze Stauffenbergiem. Spiskowcy zwrócili się do Rommla. Próbowaliśmy zwerbować Rommla, gdyż był jednym z najpopularniejszych generałów. Był bardzo lubiany, każdy znał Lisa Pustyni. Był jednym z niewielu tak znanych wojskowych. Mieliśmy nadzieję, że do nas dołączy, bo miał złe doświadczenia z Hitlerem w Afryce. Rommel odmówił udziału w zamachu na Hitlera, ale nie wydał spiskowców. Dla wysokich oficerów pucz lub zamach na głowę państwa był po prostu nie do pomyślenia. Byli kształceni w sztuce wojennej, a nie w polityce. Rommel miał nadal nadzieję, że Hitler sam zda sobie sprawę z sytuacji, ustąpi i otworzy drogę do rozmów pokojowych. Ale jako żołnierz, Rommel był realistą i wiedział, że mimo wszystkich wysiłków wkładanych w przygotowania do obrony, nie uda się zapobiec inwazji aliantów. Odbywałem z nim jedno, dwudniowe wyjazdy na front, a ściśle biorąc na inspekcję umocnień wzdłuż wybrzeża. Mówił bardzo otwarcie, w prosty sposób, właściwy mieszkańcom Szwabii. Nie był wielkim filozofem. Powiedział, nie zatrzymamy ich. Ludzie mogą sobie mówić, co chcą, ale spójrz tylko. Tu jest dywizja piechoty, która nawet nie ma tylu karabinów, ile trzeba. A na odcinku 2 kilometrów stoi tylko jedna bateria artylerii. Przed kamerami nadal był pewny siebie. Mamy doskonale wyszkolone oddziały o wysokim morale, a także nową broń i sprzęt bojowy. Dlatego możemy z ufnością czekać na dalszy bieg wypadków. Ani przez chwilę nie musimy się obawiać o wynik. Z pewnością wszystko pójdzie dobrze, jeśli Anglicy raz spróbują inwazji, na pewno więcej nie wrócą. Czerwca 1944 roku Niemcy opracowali następującą prognozę pogody dla wybrzeży Atlantyku. Pokrywa chmur 200-300 metrów, siła wiatru 5-6, stan morza 4-5. Taka pogoda zdawała się wykluczać desant. Rommel skorzystał z okazji i pojechał do Herlingen koło Ulm, do domu. Następnego dnia były urodziny jego żony. Około 23:00 pierwsze samoloty wystartowały z angielskich lotnisk. Niemieccy meteorolodzy przeoczyli krótkotrwałą poprawę pogody. O 1:00 w nocy zadzwonił do mnie von Gutenberg, jeden z naszych oficerów sztabowych, i powiedział: Seidel, zaczęło się. Spadochroniarze już tu są. Próbujemy sobie z nimi poradzić. Czerwca 1944 roku o godzinie 6:30 rano pierwsi angielscy i amerykańscy żołnierze wylądowali w Normandii. Zaczął się D-Day. Staliśmy na płaskowyżu, z którego było widać całą wielką zatokę. Przez teleskop zobaczyliśmy ogromną flotę, której nie tknęło niemieckie lotnictwo, bo nasze samoloty wcale nie wystartowały.
Flotę osłaniały alianckie bombowce i myśliwce. Wiedzieliśmy, że to będzie rozstrzygająca bitwa i że ją przegramy. Rommel, będący już w Herlingen, otrzymał wiadomość telefoniczną o 7 rano. 14 godzin później wrócił do sztabu. Tymczasem alianci zeszli już na ląd. Rommel obawiał się drugiej inwazji. Stacjonowaliśmy na północ od Sekwany, dość daleko od miejsca desantu. Jednak następnego dnia Rommel wysłał nas nad kanał La Manche. Nie w rejon desantu, ale trochę dalej. Powiedział, że prawdziwy desant jeszcze się nie zaczął i że nastąpi tutaj. Po tygodniu dla wszystkich było oczywiste, że inwazja zakończyła się sukcesem. W Paryżu Rommel spotkał się z Gerdem von Rundstedtem, dowódcą frontu zachodniego. Miał do nich dołączyć Hitler. Chcieli przekonać Führera do zakończenia wojny na zachodzie. Najpierw mówił, że za dwa dni spotka się z Führerem i powie mu, że trzeba zakończyć wojnę metodami dyplomatycznymi. Zaraz po spotkaniu stwierdził, oni mają inne stanowisko niż ja. Znają lepiej całą sytuację. A 6 godzin później, dobry Boże, znowu mnie nabrał. Siódmego czerwca Rommel i Hitler spotkali się po raz ostatni. Hitler nawet nie dopuścił go do głosu. W tym czasie Stauffenberg przygotowywał zamach na życie dyktatora. To była jedyna metoda, żeby położyć kres zabijaniu, uwolnić się od zbrodniczego reżimu, uratować ojczyznę i nasz osobisty honor. Nie było innego wyjścia. Jeśli ktoś wiedział, co się dzieje, musiał próbować to zakończyć. Stulpnagel wysłał emisariusza do Rommla. Był nim Cesar von Hofacker. 4 lipca 1944 roku powiadomił on Rommla w La Roche-Guyon o mającym się wkrótce odbyć zamachu. Była to ostatnia próba pozyskania Rommla dla planu pozbycia się Hitlera. Tym razem się udało. 4 dni później Rommel raz jeszcze zaapelował do Hitlera. Oddziały walczą bohatersko, ale ta nierówna walka zbliża się do końca. Sądzę, że musimy wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji. Uważam, że jako dowódca armii mam obowiązek powiedzieć to wyraźnie. Mój przyjaciel Munninger pokazał mi ten teleks. Zapytałem, czy rzeczywiście Rommel to wysłał? Kiedy Munninger potwierdził, powiedziałem, w takim razie jest już martwy. Rommel nie spodziewał się odpowiedzi. Miał zuchwały plan zakończenia wojny na własną rękę. Chciał skapitulować i oddać Francję Amerykanom, Anglikom i Francuzom. Miał nadzieję, że w obliczu ataku na Hitlera w Berlinie wejście aliantów przebiegnie stosunkowo gładko. To by oznaczało koniec Hitlera. Chciał jak najlepiej przysłużyć się ojczyźnie. Wiedział, że w tej sytuacji konieczny jest rozejm z aliantami, bo inaczej dojdzie do tragedii. Gdyby udało mu się zakończyć wojnę,
nie byłoby nalotów na Drezno. Setki miast nie zostałyby zniszczone. Sądzę, że po 20 lipca zginęło znacznie więcej niemieckich żołnierzy niż przed tą datą. Rommel codziennie jeździł na front. Musiał zdobyć zaufanie dowódców i przekonać ich, by poparli jego plan. Dwa razy ryzykował życie, by ratować swoich ludzi. Raz pod Al-Alamein, kiedy się wycofał wbrew rozkazowi, a drugi raz spiskując z podległymi mu dowódcami. lipca Rommel pojechał do Sepa Dietricha, generała SS, który był powiernikiem Hitlera. Rommel zaryzykował. Zapytał Dietricha, czy wykona jego rozkazy, jeśli będą sprzeczne z rozkazami Hitlera. Sepp Dietrich odparł. Jest pan moim dowódcą i zrobię, co pan rozkaże. W tym samym czasie myśliwce RAF-u startowały do walki. Opowiada jeden z pilotów. Dostaliśmy rozkaz zatrzymania każdego, kto się zbliży do Köln. Mieliśmy strzelać do wszystkiego, co się rusza. Centrum operacji była miejscowość Livarot w Normandii. O 18:00 piloci dostrzegli odkryty samochód na drodze z Livarot do Vimoutiers. Kiedy zobaczyłem zbliżające się do nas dwa samoloty, natychmiast powiedziałem o tym kapitanowi Langowi i feldmarszałkowi. Wykrzyczałem to, taki byłem przerażony. To się stało tak szybko. Otworzyli do nas ogień. Strzelaliśmy do wszystkich pojazdów, samochodów, czołgów, wozów bojowych. Cel to cel. Nie wiedzieliśmy, kto jest w środku. Lecąc 600 km na godzinę, nie mieliśmy czasu, by wymieniać się wizytówkami. Dopiero po wojnie Jacques Remlinger dowiedział się, do kogo strzelał. Ciężko rannego Rommla zabrano do szpitala wojskowego. Dotarłem do szpitala jakieś 4-5 godzin później. Pokazano mi zdjęcie rentgenowskie, na którym było wyraźnie widać pęknięcie czaszki. Rommel miał opuchnięte oko i pokancerowaną twarz. Skinął do mnie głową. Nie był nieprzytomny, ale nie odezwał się do mnie ani słowem. Rozmawiałem z francuskimi lekarzami i zabrałem do sztabu zdjęcie rentgenowskie. Po kilku godzinach wróciłem. Trzy dni później, 20 lipca 1944 roku, Stauffenberg zdetonował bombę w kwaterze głównej Hitlera w Kętrzynie. Zamach się nie udał. Mała grupka bezmyślnych, zbrodniczo głupich oficerów bez sumienia uknęła spisek, by się mnie pozbyć i praktycznie wyeliminować całe dowództwo armii niemieckiej. Są niewielką bandą kryminalistów, z którymi się teraz bezlitośnie rozprawimy. Następnego dnia Hitler odwiedził rannych.
24 lipca Rommel tak pisał ze szpitala do żony. Zamach na Hitlera przeżyłem równie boleśnie jak swój wypadek. Można tylko dziękować Bogu, że wszystko się dobrze skończyło. Rommel wiedział, że jego listy są czytane. Powoli wracał do zdrowia, ale lewe oko nadal było obrzmiałe. 2 tygodnie później wypisano Rommla do domu. Był to koniec kariery feldmarszałka. Co tydzień ktoś ze sztabu jechał do Rommla do domu, składał mu raport i prosił o radę. Ja byłem u niego 2 razy. Raz niby mimochodem zapytał mnie w rozmowie, czy moim zdaniem nie byłoby lepiej, gdyby 20 lipca się udało. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Nie znałem jego stanowiska. Odpowiedziałem bardzo ostrożnie, coś w rodzaju, pan wie lepiej. Nie zdradziłem, co myślę. Ale pamiętam dokładnie jego słowa. Gdyby się udało. Sierpnia 1944 roku rozpoczął się pokazowy proces spiskowców prowadzony przez sędziego Rolanda Freislera. Jednym z oskarżonych był feldmarszałek Erwin von Witzleben. Tego samego dnia skazani zostali powieszeni. Gestapo prowadziło dalsze śledztwo w sprawie zamachu. W czasie przesłuchań padało nazwisko Rommla. W niepublikowanym wcześniej dokumencie szef kancelarii NSDAP Martin Bormann stwierdził: różni oskarżeni mówili, że feldmarszałek Rommel był zorientowany w sytuacji. Rommel powiedział, że po udanym zamachu nowy rząd może na niego liczyć. Rommel wiedział, że jest w niebezpieczeństwie. Rozmawiał z synem o możliwej reakcji Hitlera. Powiedział nawet, że Hitler nie odważy się go oskarżyć, bo miałoby to bardzo zły wpływ na morale jego oddziałów. Nie zrobi tego. Nie jest taki głupi. Ojciec był przekonany, że jeśli przyjmie zaproszenie Keitla i pojedzie do Berlina, zabiją go tam po cichu, a potem wymyślą jakąś bajeczkę. Hitler powiedział, że Rommel musi umrzeć. Feldmarszałek miał popełnić samobójstwo. Nie zostawiono mu wyboru. Hitler chciał za wszelką cenę uniknąć ujawnienia faktu, że Rommel brał udział w spisku. 14 października 1944 roku dwaj generałowie ze sztabu Führera przyjechali do domu Rommla. Przywieźli cyjanek. Rommel wiedział, czego się spodziewać. Gestapowcy po cywilnemu otoczyli jego dom. Przyjechałem rano, żeby mu pomóc w weekend. Ojciec powiedział, być może nie dożyję wieczora. To bardzo prawdopodobne. Przyjechali, kiedy rozmawiał ze mną. Na początku wszystko przebiegało normalnie. Potem poprosili go o rozmowę na osobności. Wiedział, co się stanie. To było oczywiste. Rommel powiedział generałom, kochałem Führera i nadal go kocham. Wiele rzeczy wskazuje na to, że nawet w godzinie śmierci Rommel nie potrafił się całkowicie odciąć od Hitlera. Dostał 15 minut na pożegnanie, potem opuścił dom. Syn odprowadził go do samochodu. Wyszedłem przed dom i pożegnałem się z nim. Potem w milczeniu popatrzył na mnie i na Aldingera. Wsiadł do samochodu i odjechał.
wkrótce potem Rommel zażył truciznę. Lekarz sfałszował akt zgonu. Stwierdził atak serca w wyniku ran odniesionych na froncie zachodnim. W południowo-niemieckim miasteczku, podczas pogrzebu państwowego zarządzonego przez Führera, naród niemiecki żegna się z marszałkiem Rommlem. Uroczystość rozpoczyna się marszem żałobnym ze zmierzchu bogów. Następnie reprezentujący Führera feldmarszałek von Rundstedt podchodzi do trumny i wygłasza mowę pogrzebową. Tego niestrudzonego bojownika przepełniał duch narodowego socjalizmu, będący siłą napędową i fundamentem jego działań. Jego serce należało do Führera. Odnosiłem wrażenie, że z powodu katastrofy, do której doszło, ojciec miał poczucie zmarnowanego życia. Kiedy mu powiedziano o planach ofensywy na zachodzie, odpowiedział: to szaleństwo. Każdy nabój wystrzelony na zachodzie natychmiast rykoszetem wróci do nas. Erwin Rommel przeszedł długą drogę od ulubionego generała do wroga Hitlera. Na jej końcu był gotowy zrobić coś, co było nie do pomyślenia, i przypłacił to życiem. Myślę, że ojciec do końca był konsekwentny. Gdyby przeżył, byłby pewnie strzępem człowieka. Jestem pewien, że w ostatnich chwilach życia, kiedy musiał umrzeć, czuł, że stoi po właściwej stronie. W każdą rocznicę śmierci Rommla przy jego grobie spotykają się dawni wrogowie. Pochylają głowy przed człowiekiem, który chciał zrobić wielką karierę i był do samego końca wdzięczny swojemu opiekunowi i przywódcy. Składają hołd człowiekowi, który odmówił dokonywania zbrodni, ale cały czas służył zbrodniarzowi. Był człowiekiem, który chciał się pozbyć Hitlera, ale nie potrafił się od niego odciąć. Był człowiekiem pełnym sprzeczności. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Dariusz Rogalski, czytał Marek Lelek. Skłonność ludzkiej natury do upamiętniania historycznych wydarzeń, wspomnienia legend oraz przekonanie o niezwykłości świata i potrzeba krotochwili objawia się w różnego rodzaju świętach, plebejskich festynach czy ludowych imprezach.
cyklu Święta, Festyny, Imprezy przedstawiamy kilka z tych tradycyjnych zwyczajów. Od poniedziałku do piątku o 19:45. Gdy post przegrywa z karnawałem. Słynny podróżnik wędruje szlakiem XIX-wiecznych poszukiwaczy złota. W 1895 roku Alaska przeżywała największy najazd poszukiwaczy złota w swojej historii. Dziesiątki tysięcy przybyszów przedzierało się przez zimną i nieprzyjazną północ Kanady, aby dotrzeć do osady Dawson. Ponad 100 lat po tych wydarzeniach Nicolas Vanier postanowił wybrać się na polarną wyprawę tą samą trasą. Tym razem towarzyszyła mu jego rodzina. Dziecko ze śnieżnej krainy w niedzielę 19 czerwca o 22:25. Lubisz zmiany w swoim życiu? Sięgnij po nowość, jogurty doktora Edkera i ciesz się niezwykłymi kremowymi smakami, innymi na każdą porę roku. Teraz jogurty wiosenne doktora Edkera w 5 przepysznych smakach do wyboru. Doktor Edker, przepis na sukces. A po co mi czapka? Bo jedziemy do banku. A po co do banku? Bo nam się kończy lokata. A po co lokata się kończy? A u nas płacasz i wypłacasz, kiedy chcesz. Bez straty odsetek. Oszczędzaj w ING Banku Śląskim. Tak na zdrowy rozsądek. Cenisz trwałość? Wybierz Dekoral. Nie zawiedziesz się. To śnieżno-biała farba o wyjątkowej trwałości. Polecana przez profesjonalistów. Dekoral. Raz na długi czas. Teraz 10% ekstra. Jak zapewnić firmie wysokie obroty? Trzeba mieć ideę. Telefony dla pracowników i 1000 minut na całą firmę. Teraz w nowej idei dla firm nawet 1000 minut na firmę. Telefony czekają. Masz firmę? Ta idea jest dla ciebie.